Witam się z Wami, moi kochani, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać zakupy, które zostały przed chwilą zrobione za 101 zł dokładnie. Zaczniemy od pierwszej rzeczy. Jest to taki basenik muchomorek. Damy od razu Laurze. I to jest taki basenik o wymiarze metr, no prawie metr na metr. Taki z grzybkiem na górze, z takim daszkiem. Koszt takiego brodzika, takiego baseniku z firmy Intex, to jest koszt 40 zł, 39,99 i chciałabym Wam powiedzieć, że to jest dobra cena i opłaca się, dlatego że identyczne baseniki na Allegro najtaniej znajdziecie za 50 zł, identyczny taki jak ten, bo specjalnie sprawdzałam, więc 40 zł jest to dyszkę taniej, no i taniej niż 40 zł nie znajdziecie, także jeżeli macie ochotę kupić swoim dzieciom basenik, to zachęcam Was właśnie do Biedronki, bo tam najtaniej jest. Niestety tylko jeden rodzaj widziałam, nie wiem czy występują w innych, że tak powiem, konfiguracjach, natomiast u nas w Biedronce był tylko ten muchomorek i taki też wzięliśmy na balkon po prostu dla Laury, żeby mogła się w nim pokąpać. Dalej, dwa cebularze. Wzięłam Tomkowi dwa cebularze. Cebularz taki standardowy, czyli tutaj mamy cebulę i mak, ale również cebularz z żółtym serem. Pierwszy raz w sumie wzięłam z żółtym serem, bo przeważnie kupuję ten, jak wiecie. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że z ceny 1,89 zł za ten cebularz podniosła się cena do 2,19 zł, także no niby nieduża różnica cenowa, ale już widzicie, na takich produktach pojedynczych można zauważyć te skoki cenowe. Niby wydaje się, że to jest parę groszy, ale niestety przy większych zakupach ma to swoje odzwierciedlenie po prostu w innej, droższej cenie. Dalej, galaretka cytrynowa. Ja generalnie galaretki robię sama, ale się skusiłam. Niestety tylko jedna była. Wzięłabym więcej, natomiast była tylko jedna. Dlaczego bym wzięła więcej? Dlatego, że ona była w cenie 50 groszy. Także myślę, że za taką galaretkę 50 groszy, no to jak najbardziej się opłaca. Normalna cena to jest złotówka, więc o połowę taniej było. Dla Laury wzięłam, tutaj mamy jarzynki z delikatnym schabem i jarzynową z cielęcinką razy 2 sztuki. Była promocja, jak wzięliśmy 3 sztuki, to za jeden taki słoiczek 190 gramów takiej zupki zapłaciłyśmy 3,79, więc myślę, że to jest cena ok. Jeżeli chodzi o Laurę, ona bardzo lubi właśnie zupki związane z dodatkiem jarzynek, uwielbia po prostu innych. Nie lubi słoiczków, powiem Wam szczerze, nie lubi, bo próbowałam mi dawać inne też słoiczki, inne smaki, ale zazwyczaj kończyło się to pluciem i wyrzuceniem tego słoiczka, więc już stwierdziłam, że nie będę kombinować i zazwyczaj właśnie wybieramy jej wersję z jarzynkami. No i tutaj akurat 2 razy z cielęcinką i 1 ze schabem i na pewno jestem pewna, że po prostu to zje. Dalej, 3 bułeczki, takie śniadaniowe dla Tomka. Wzięłam również z Millera, taki shake i on był w cenie 2,89 zł, to akurat wersja truskawkowa. Wzięłam 2 takie napoje gazowane Formuvi z witaminami, tutaj witamina C, witamina D i cynk na odporność, bardzo lubię, po 2 zł, w takie bardziej gorące dni jak najbardziej się sprawdza. Natomiast dla Tomka wybrałam ciemny Radler, wiśnia, okocim 0%, on bardzo lubi to piwko, więc mu dlatego też wzięłam. Dla Tomka też wzięłam z Vitello, serek o smaku waniliowy z wiśniami, bo również bardzo lubi. Proszę bardzo, Laura, galaretka się zainteresowała. Dalej, wzięłam po 13 zł 2 kawy do naszego ekspresu i wybrałam, jak widzicie, 8 i 9, także 20 kapsułek, 10 kapsułek za 12,99, czyli kawa nam wychodzi za 1,30 zł. W promocji aktualnie są przyskwinie w bardzo fajnej i korzystnej cenie. O, za kilogram 4,49 zł, przepraszam, więc myślę, że to jest bardzo fajna i okazyjna cena. Te przyskwinki są twarde, czyli takie, jakie ja osobiście bardzo lubię i zazwyczaj wybieram właśnie twarde sztuki.
Także wzięłam sobie, tak jak widzicie, większą ilość. I ostatnią rzecz, którą mamy tutaj w moich zakupach, jest to ananas, a raczej pół ananasa. Również był w promocji za 2,99 za kilogram, także wzięłam pół ananasa. My z Tomkiem bardzo lubimy skrojonego takiego, no i schłodzonego jak najbardziej nam taki smakuje. Także moi kochani, tak wyglądają dzisiejsze zakupy. Jak widzicie, nie jest ich dużo, wydaliśmy 101 zł, ale w naszych zakupach znalazło się głównie, główny wątek tutaj dla Laury. Laura! Kto tak piszczy? Kto tak piszczy? No co ty? Także moi kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie. Buziaki, pa pa!